Witam państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Sławek Zawadzki, a to jest kolejny odcinek podcastu z cyklu Kanga University. I dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat rodzajów blockchainów. Takich rodzajów mamy kilka. Ja zaś skupię się na takim najbardziej klasycznym podziale na blockchainy publiczne i prywatne. I przypomnę, że gdzieś tam w poprzednich odcinkach Tłumaczyłem, jak działa blockchain. Zaraz to przypomnę, ale tylko w kilku zdaniach. I również przedstawiałem zastosowania technologii blockchain inne niż kryptowalutowe. No bo właśnie blockchain to technologia, dzięki której kryptowaluty mogły ujrzeć światło dzienne. Nie byłoby kryptowalut, gdyby nie blockchain. Ale blockchain to znacznie więcej niż kryptowaluty i o tym właśnie mówiłem w poprzednich odcinkach. Zachęcam do ich odsłuchania. A teraz chciałbym przypomnieć, jak w ogóle działa blockchain, albo w ogóle czym blockchain jest, tak żebyśmy byli na tej samej stronie, jak mówiałem Amerykanie. Więc przypomnę, że blockchain to taka zdecentralizowana baza danych. Co to jest baza danych? To jest właśnie taka przestrzeń, gdzie przechowujemy informacje. Co oznacza, że jest zdecentralizowana? To oznacza, że nie ma jednego centralnego komputera, który przechowuje tę bazę danych albo te informacje gdzieś tam właśnie na jednym serwerze czy jednym komputerze, ale tych komputerów jest wiele. I tak w przypadku bitcoina czy blockchaina bitcoinowego, to ta baza danych przechowuje głównie albo tylko informacje na temat transakcji, jakie miały miejsce i na temat portfeli, jakie, jakie, są, jakie funkcjonują w ramach tej, tej sieci. Blockchain, oprócz tego, że jest zdecentralizowany, to przechowuje dane też w taki specjalny sposób, to znaczy dane, które są wprowadzane do sieci blockchain, dzielone są na bloki. No i stąd właśnie nazwa, bo przecież z angielskiego blockchain oznacza łańcuch bloków. Każdy blok zawiera jakąś dawkę informacji i koniec tego, jakby ostatnią informacją, którą zapisana jest w ramach danego bloku, to taki identyfikator. I ten identyfikator jest pierwszą daną w kolejnym bloku. Dzięki temu wiemy, że bloki są w stanie rozpoznać, kto jest ich poprzednikiem i następnikiem. Nie może dojść do bałaganu. Również wiemy o tym, że ten identyfikator, który pojawia się na koniec każdego bloku, jest ściśle uzależniony od treści, od informacji przechowywanych w danym bloku. A to oznacza, że gdyby ktoś był sprytny i próbowałby po latach zmienić w jednym z bloków jakąkolwiek daną, przesunąć przecinek, to od razu ten identyfikator uległby zmianie i blockchain by się nam rozsypał. I właśnie dlatego nie dochodzi do rozsypania, nieważne czy mówimy o blockchainie bitcoinowym, czy ethereowym, czy jakimkolwiek innym, dlatego że wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany historycznej wywołałoby rozprzęglenie, tak byśmy mogli powiedzieć, całej sieci i dlatego jest ona bardzo bezpieczna. No i teraz... Kiedy rozmawiamy o rodzajach sieci blockchain, no to specjaliści podają tych jakby rodzajów czy kategorii blockchainów dużo. Ja na potrzeby tego nagrania wprowadzę właśnie ten podział taki najbardziej klasyczny na blockchainy publiczne i prywatne. Zatem czym jest blockchain publiczny? Blockchain publiczny to właśnie taka baza danych albo taki blockchain, do którego każdy ma dostęp yy, i nie ma tutaj również żadnej instytucji, która w sposób scentralizowany koordynuje czy kontroluje działanie tego blockchaina. A zatem każdy ma dostęp, każdy ma, yy, może inicjować yy, jakby nową informację, a jednocześnie każdy ma dostęp do danych historycznych, co przez niektórych jest traktowane jako wadę. Ja akurat uważam, że to nie jest wada, ale niektórzy myślą, że jest to wada. W publicznych sieciach blockchain nie ma ograniczeń co do ilości uczestników. Nie ma ograniczeń co do ilości węzłów. Każdy, kto chciałby taki węzeł dodać, może to zrobić i nie musi pytać się nikogo o zgodę. Im większa ilość uczestników, im większa ilość węzłów, tym taki blockchain jest bardziej bezpieczny, bardziej stabilny, o wiele trudniej wprowadzić do niego jakąkolwiek patologiczną informację. Znowuż, co mamy na myśli, kiedy mówimy o patologicznej informacji? Mówimy o tym, że ktoś historycznie próbuje wprowadzić fałszywą daną. Gdybyśmy chcieli wymienić sobie kluczowe cechy publicznego blockchaina, no to byśmy wymienili ich... Kilka i ja je w tej chwili wymieniam, o części z nich już mówiłem. Po pierwsze, publiczny blockchain jest zdecentralizowany. To oznacza to, że nie ma centralnego organu, pojedynczej osoby, instytucji, która decyduje o tym, jak taka sieć działa. Po drugie, publiczny blockchain jest transparentny. Każda transakcja zapisana w publicznym blockchainie jest widoczna dla wszystkich użytkowników sieci. Dla wszystkich. Nie musisz posiadać żadnych prerogatyw do tego, żeby mieć dostęp właśnie do danych. One dostępne są dla wszystkich. Po trzecie, blockchainy publiczne są bezpieczne. Są bardzo, bardzo bezpieczne, no bo tak jak powiedziałem, trudno wprowadzić tam jakąkolwiek fałszywą informację. Po czwarte, są niezmienne. To również tłumaczyłem przed chwilą, z czego to wynika. Coś, co zapiszemy w blockchainie raz nie podlega już zmianie, jest wyryte tak jakby w kamieniu. No i w końcu publiczny blockchain jest otwarty, każdy może dołączyć do tej sieci. Wymieńmy jeszcze raz te pięć cech: decentralizacja, transparentność, bezpieczeństwo, niezmienność i otwartość. Jakie znamy publiczne blockchainy? No, to są właśnie te wszystkie blockchainy główne kryptowalutowe. Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Czy publiczne blockchainy mają jakieś wady? Oczywiście. A zatem wymieńmy sobie kilka z wad publicznych blockchainów. Pierwsze, y, pierwsza wada to wyzwania związane ze skalowalnością. Y, to problem nie ma każdego blockchaina. Y, ponieważ każdy ma dostęp do, do, do sieci, do publicznego blockchaina, każdy może wprowadzać tam informacje y, o zawartych na przykład transakcjach, to oznacza, że tych informacji przybywa nam, jest ich coraz więcej i cała sieć może stawać się niewydolna. I tak faktycznie jest no, w samej sieci. Bitcoin w najlepszym możliwym wypadku, zawsze jak wprowadzamy jakąś transakcję, czy zawieramy jakąś transakcję, no to czekamy przynajmniej do zamknięcia bloku, czyli około 10 minut. Ale przecież nie zawsze jest tak, że twoja transakcja wejdzie do pierwszego możliwego bloku. No i, no i wiemy o tym, że w sytuacjach obciążenia sieci czasami trzeba poczekać. I to jest oczywiście wada. Inna wada, która jest podawana przez specjalistów i faktycznie należy ją uznać, no to jest wysokie zużycie energii elektrycznej. Dlaczego tutaj mam jakąś wątpliwość, kiedy o tym mówię? Nie dlatego, że nie uważam, że publiczne blockchainy zużywają dużo energii elektrycznej, co wynika z tego, że trzeba otrzymać węzły i koparki. Trochę zawsze czuję tylko niepokój, gdy przeciwnicy Bitcoina czy innych kryptowalut przychodzą i mówią o dużym zużyciu energii elektrycznej. Najczęściej ci przeciwnicy reprezentują świat bankowy i tak sobie myślę to ile wszystkie banki na świecie zużywają prądu to po prostu wielki ból głowy tutaj utrzymanie sieci bitcoinowej to jest kropla w morzu w stosunku do tego co wykorzystuje nasza konkurencja koszty transakcji to jest kolejna wada no tak jak powiedziałem przed chwilą przez to że sieć jest nieskalowalna to Trzeba deklarować, to wynika w ogóle z natury na np. sieci Bitcoin, trzeba deklarować, ile gotowi jesteśmy zapłacić za realizację tej transakcji. I teraz, jeżeli zależy nam na czasie, to musimy oczywiście deklarować większe kwoty, a nie mniejsze. Kolejna wada, która wskazywana jest przez specjalistów, to brak prywatności. No, zaraz ty powiesz hola hola. No przecież czuję się anonimowo w sieci Bitcoin, czy w Ethereum, czy w Litecoin. No dobrze, oczywiście czujesz się anonimowo i to jest właściwe zrozumienie, ale pamiętaj, że mimo wszystko cała twoja aktywność jest jawna. To, że nie potrafimy rozpoznać, że to ty stoisz za tą aktywnością, wcale nie oznacza, że, że jakby sieć bitcoina czy innych kryptowalut jest prywatna. I w tym względzie mówi się o tym, że to jest wada i ostatnia wada wskazana przez też innych ekspertów, to są trudności związane z regulacją, no bo przecież taki publiczny blockchain wychodzi po prostu ze wszelkich ram, nie, na, nie nadaje się do nadzoru, nie nadaje się do regulacji, a mimo to oczywiście nasi specjaliści od legislacji próbują u, u, uregulować coś, co do regulacji się nie nadaje. Ciąg dalszy nastąpi.